Kamil Czeremeta z nami na kilka dni przed obroną tytułu Mistrza Europy, drugą obroną pasa EBU. 9 marca walczysz we Francji. Ostatni raz, jak rozmawialiśmy, miałeś jechać do Anglii na sparingi, ale się ostatecznie nie udało. No, nie udało się, wiesz, mieliśmy obietnice, zapewnienia ze strony angielskiej troszeczkę inne. Na kilka godzin przed wylotem jednak te obietnice nie zostały spełnione. No i to znaczy, że już byłeś spakowany, tak? Już mieliście je lecieć? No, można powiedzieć, tak było, że no, naprawdę kilkadziesiąt godzin dzieliło nas od wylotu. Mhm. Okazało się, było powiedziane co innego, było zrobione co innego. No i stwierdziliśmy, że... Do Europy! Że zostajemy tutaj. Co się, krępujecie panowie, czy co? Nie no, stoi chłop goły w tym ręczniku, to weź się nie krępuj. No. Czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to rozumiem, że nie zagrały te sprawy. To oczywiście, tak jest. Mhm. Mieliśmy mieć zapewnione, wiesz, jakieś tam warunki, jakieś tam bilety, to wszystko. Mhm. No jednak oni powiedzieli, żeśmy przylatywali na własny koszt. Że jak będą fajne sparingi, to może na drugi raz nas przyjmą, nie? I tak troszeczkę poczuliśmy się... No tak się mistrza Europy nie traktuje. No to nie chodzi o to, wiesz. Stwierdziliśmy, że jednak lepiej będzie, jak tutaj się przygotujemy. Co, ostatnio z dwoma osobami masz na pieńku, tak? Z prezydentem Białegostoku i z Liam Williams, tak? Chyba nazywa się ten pięściarz. A czemu z Liamem Williamsem? A nie, z Liamem Williamsem? Ja wiem, to nie od niego pewnie zależało, od jego menadżerów. Bardziej na nich jestem zdenerwowany, nie powiem brzydko. I to wiesz co, to tak jak dobrze powiedziałeś, to bardziej prezydent Białegostoku, a nie Białystok. Ja kocham Białystok, nigdy w życiu nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia jak Białystok. Kupiłem tam mieszkanie, daj Boże, jak będą pieniądze, to na pewno wybuduję też tam dom. Tam już chcę, żeby mnie pochowali. I tutaj zawinie prezydent Białegostoku, a nie Białystok, bo tam nieraz słyszę, jak ktoś mówi, że Białystok nie chciał pomóc w organizowaniu. To nie tak, to prezydent nie chciał, a nie Białystok. Białystok chciałby. Miałem dużo odzewów, bo duży zasięg był tego właśnie, tego naprawdę duży szok. Sam byłem. Dużo ludzi do mnie pisało, że jakie to są koszta, żeby się dorzucili, że to, ale ja już powiedziałem, że już jest za późno. Cześć trener, że już jest za późno, że jadę na wyjazd, że widocznie tak musiało być. Dobra, za tobą przygotowania. Powiedz, z kim ostatecznie sparowałeś i jak wyglądały te ostatnie tygodnie? No wiesz co, zaczęliśmy sparingi od... Poczekaj, wszystko będzie tego. Tylko nie wiem, czy pamiętam. Zaczynaliśmy na razie tak wstępnie, to pamiętam, że był Bartek Grawka, Mateusz Tryc pomagał, Kamil Gardzielik, Przemysław Zyśk, Fiodor Czerkaszyn, kogo jeszcze nie wymieniłem. I to chyba wszystko, 5-6 sparing partnerów. Wymieniłem. 5-6 sparych partnerów było, także fajno chłopaki robotę dali, bo wymęczyli mnie. Super, wiesz, super. Wiadomo, może, że wolałbym pojechać gdzieś, gdzie indziej, czegoś innego tam liznąć, troszeczkę tej techniki, troszeczkę inny cios przyjąć, tak? Bo wiadomo, że człowiek uczy się też, jak i przyjmuje, tak? Ale widocznie tak miało być. No mam nadzieję, że po tej walce uda się jakiś wyjazd zagraniczny na sparingi, bo to jednak nie ma co gadać. No sparingi to jest... Sparing najbardziej rozwija tego zawodnika. Nie trening siłowy, nie jakieś tam worki, tylko sparingi moim zdaniem, wiesz. A to nie chcesz powiedzieć, że przez to, że nie wyjechałeś, to na tych sparingach przed tą walką się trochę nie rozwinąłeś? Nie, to nie chodzi o to, nie. Ciekawe, jakie tam byśmy mieli warunki, ciekawe, jak tam ten zawodnik, wiesz, ciekawe, czy ja bym z nim sparował. Czy to by było tak, że ja na przykład na 4 rundy bym wchodził, a później dawaliby mi jakieś tam, wiesz, no, zawodników z amatorstwa, nie? Ciekawe, jakby to wyglądało, dlatego ja nie myślę nigdy, co by było gdyby, bo Indyk myślał o niedzieli, a wiesz, w sobotę mu, wiesz, co obcięli, jajka. No i tego, no tutaj fajne przygotowania były, dziękować Bogu, bo było się bez kontuzji. No jeszcze jest tydzień w sumie, no ale jest fajnie, troszeczkę plecy tam pobolewały, ta stara kontuzja wróciła, ale u mnie jak na psie to wszystko się goi. O kontuzji nie ma żadnych już śladów. Sparingi były 12-10-rundowe, mówię, 5-6 sparing partnerów miałem, także fajnie to wszystko, wiesz. 3 kilo mam nadwagi na 8 dni przed ważeniem, także to jest, wiesz, fajny wynik, nie, bo 3 kilo to tak naprawdę już z samej wody na koniec zejdę. Mhm.
Podobnie było we Włoszech, też mi się bardzo dobrze wagę zrobiło. A już na przykład do Hiszpana, już bardzo ciężko mi się wagę robiło. Nie wiem, czym to było spowodowane. No, druga walka za granicą, drugi raz się łatwo robi wagę. Pewnie jakiś wewnętrzny stres jest. Nie wiem. Wiesz, to na pewno coś błąd jakiś po prostu w żywieniu zrobiliśmy, bo nie ukrywam, że próbuję różnych sposobów na zrzucenie wagi na sobie, nie? Bo jest milion diet, ale nie każda dieta jest... Wiesz, o co chodzi? Tak samo jak mówi się, że ułożę ci plan dietetyczny pod twoją grupę krwi. Nie ma czegoś takiego, jak ułożę ci plan dietetyczny pod twoją grupę krwi. Człowiek może by zbadać za 100 zł czy tam 200 grupę krwi i już by jadł to, co niby ta grupa krwi mówi. To nieprawda jest. Każdy jest indywidualnym przypadkiem, każdy jest inny naprawdę i najlepiej, co może być, to pod każdego, żeby każdy wypróbował, co mu najlepiej. Pytam o ten stres, bo... Tak się zastanawiam właśnie, czy ty się w ogóle denerwujesz, bo większość kibiców tak założyła z góry, że ty tę walkę wygrasz, że to po prostu pojedziesz tam i wykonasz swoją robotę, to też no pewnie świadczy, dobrze. To też pewnie świadczy, też możesz się z tego cieszyć. O tym, że we mnie jest pycha, tylko po prostu jest wiara we mnie. Tak, ale wiesz, to właśnie... To by nie był, to i tak będzie nastawienie, że nie ma innej opcji w moim w ogóle alfabecie, nie ma czegoś takiego w słownictwie moim jak przegrana, tak? Nie ma czegoś takiego. Wchodzę, wygrywam i schodzę. Właśnie chciałem o to zapytać, bo jeszcze kilkanaście miesięcy temu niektórzy mówili, a ten Szeremeta nie przekonuje mnie. A teraz widać, że wypracowałeś sobie i w kibicach, i gdzieś w dziennikarzach taką wiarę, że ty tam po prostu pójdziesz do tej Francji, nie ma innej opcji, tylko po prostu wygrasz. To też pewnie ciebie cieszy. Cieszy, wiesz, ale ja, wiesz co, lubię czytać takie motta życiowe, nie? Kiedyś takie przeczytałem motto, jeśli nie spełnią twoich oczekiwań, nie gniewaj się, to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. Ja nie obiecałem dla Jurka Kowalskiego, że znokautuję kogoś w drugiej rundzie, czy że go, nie wiem, wiesz, co chodzi, zdominuję. Ja chcę wygrać, ja chcę się piąć, u mnie nie ma słowa jak przegrana, zawsze wchodzę na 100% do walki. I robię to dla siebie, dla mojej rodziny i dla moich tych prawdziwych kibiców, nie? Bo 95, może 8% kibiców, to są chorągwie, wiesz, jak się, no taka prawda jest, no jak idzie dobrze, to są oni, tak? A jak niestety, no noga się podwinie, no to jednak, to kurwa, słaby leszcz, wiesz. No to świadczy, wiesz, o tym właśnie, dla kogo ja to robię? Ja robię to dla swojej rodziny, dla przyjaciół, dla tych moich prawdziwych kibiców. Nie chcesz mi powiedzieć, że jak ci przybywa teraz kibiców, ponieważ ci dobrze idzie, wygrywasz coraz lepszymi zawodnikami, no, to się z tego nie cieszysz. Wygrana zawsze będzie prowadziła do tego, żebyś miał kibiców. Ale czy byś miał prawdziwych kibiców, którzy będą z tobą na dobre i na złe? Trzeba mieć takich kibiców. Ja to robię dla takich kibiców. Ale to, że kibiców przybywa, bo Szeremeta wygrywa, jest mistrzem Europy, jedzie do Francji w roli faworyta, fajnie, ale to wiesz, widzisz, oglądaliśmy tego przeciwnika, no i ja tam nie widzę w nim jakiegoś tam, wiesz, nie lekceważę go, ale nie ma innej opcji jak moja wygrana, wiesz. Się rozgadałem za dużo, a już za mało węglowodanów zjadłem. No tak, ale to też jest, wiesz, to taka walka teoretycznie, gdzie dużo do zyskania może nie ma, wiadomo, finanse i tak dalej, kolejne zwycięstwo, to się wszystko zgadza, ale to jest taka walka no, niebezpieczna, bo mimo wszystko to jest wyjazd, trzeba się pilnować, mówisz o tym, że nie lekceważysz, ale też za dużego spokoju być nie może. Nie, no zdecydowanie, wiesz, no najlepiej by było wygrać walkę to przed czasem, no ale nie chcę z takim założeniem wchodzić do ringu, bo to zazwyczaj kończy się tak, że jestem spięty, kurna, jak kalasony, wiesz, za małe kalasony na starym dziadzie, i dupa z tego wychodzi, no po prostu trzeba gdzieś to oczko, tak jak we Włoszech, oczko przycelować. Mamy już kilka fajnych akcji na tego Francuza, nie wykorzystać to, wiesz, żeby nie zostawić tego, albo go zdominować, żeby on już w pewnej przerwie po prostu nie wyszedł do ringu. Kiedy lecicie do Francji, na ile przed walką? W czwartek, wiesz, stwierdziliśmy, że nie ma też sensu tam się spinać. Znaczy, że nie będzie żadnych konferencji prasowych, całe te otoczki, to pewnie tylko ważenie i walka. Chyba tak, wiesz, mamy o 13 wylot w czwartek, jesteśmy tam na wieczór jakoś na 20, delikatny rozruch, jakoś tarczy, uderzymy coś tego. Ważenie, wiesz, i walka. Już, wiesz co, fajnie, bo już jest ten etap, że chce mi się walki. Czuję już tą walkę, już, wiesz, robię tak wszystko pod tego zawodnika. Nawet jak robię walkę z cieniem, czy biegnę, to już widzę, wizualizuję sobie jego ciosy, jego, wiesz, jego akcje, jakie on może mnie, jakimi może on mnie zaskoczyć. I próbuję to, wiesz, wszystko wyłapać, wszystko rozkminić, co pod tą akcją mam zrobić. No i Telewizja Polska tym razem twoją wyjazdową walkę pokaże.
więc bardzo też fajnie, zostanie to wyeksponowane. Fajnie. I dziękuję bardzo właśnie telewizji polskiej za to, za taką nagrodę, można powiedzieć, bo nie ma co ukrywać. No gala nie jest jakichś najwyższych lotów. Mhm. Walczy Szeremeta, okej. Okay. Mistrz Europy, ale dziękuję właśnie telewizji i włodarzom, że jednak transmisja będzie, bo to dla kibiców, w ogóle dla mojego nazwiska też gdzieś tak jakiś to rozgłos będzie, tak? Czyli bardzo dziękuję właśnie telewizji polskiej i oby tak dalej. Dziękuję. Yeah.